zaczyna się wszystko od szkicu, nie? Od pustej, białej kartki. Zdarza się tak, że robię sobie na przykład zdjęcie jakichś fajnych, ciekawych obiektów, na przykład liści, które będą na muralu. To jest jakaś baza. Pracuję na tabletach mobilnych. To daje super możliwości, że wychodząc choćby nawet na miasto, na głupią kawę, mając to przy sobie, możesz się rozsiąść i ciekawą osobę narysować ukradkiem, nie pytając się o pozwolenie. To jest super sprawa. Wydaje mi się, że wyobraźnia jest moim największym narzędziem. Dopiero potem są ręce i jakieś umiejętności graficzne, techniczne w pracy. W pracy, którą ja też stosuję, gdzie miksuję znaczenie różnych elementów albo używam fragmentów czegokolwiek, które pochodzą z innego tworzywa, z innego obrazu. Mimo, że dotykam różnych aspektów pracy projektanta w ogóle, to bycie ilustratorem jest chyba najciekawsze. Z jednej strony mam możliwość obcowania z różnego rodzaju technikami, a z drugiej strony mogę współpracować z ludźmi z całego świata, a moje rysunki, moje ilustracje pojawiają się naprawdę w bardzo różnych mediach. Kontakt z drugim człowiekiem to jest ekstra rzecz, bo możemy porównać nasze style, nasze rzeczy, każdy ma inne postrzeganie rzeczywistości i to też jest taka wymiana myśli, która bardzo buduje i rozwija człowieka. I współpraca z drugim artystą właśnie mi to daje, ten kontakt. Widziałam już mural i jest w autentycznym szoku, że jakby projekt graficzny można tak bezpośrednio przełożyć na ścianę i to malując go. Projekt jest anamorficzny, możemy go oglądać z jednego kąta, patrząc na ścianę i mamy to wrażenie 3D. Także duże chapeau dla całej ekipy Good Looking Studio za ten projekt.